Prezydent RP zaapelował do dziennikarzy wszystkich mediów, by eliminowali z debaty publicznej niegodny jej język i gorszące zachowania. Andrzej Duda pragnie, by mowa nienawiści, o której tyle się ostatnio mówi, zniknęła z dyskursu w tym szczególnym dla Polski roku. Głowa państwa uważa, że polityków przekraczających pewne granice należy wypraszać ze studia. Andrzej Duda w rozmowie z Wirtualną Polską przedstawił swoją propozycję rozwiązania problemu agresywnego i nienawistnego języka w ogólnopolskich mediach. Zdaniem głowy państwa polityków winnych używania nieodpowiedniego poziomu narracji należy usuwać ze studia i kontynuować dyskusję bez nich. Prezydent wierzy w to, że w roku podwójnej kampanii wyborczej, brutalizacji języka politycznego, będziemy w stanie ucywilizować spór. Apel swój zwrócił zarówno do redaktorów, jak i przedstawicieli klasy politycznej przymykających oko na sytuacje, w których mowa nienawiści wylewa się medialnego przekazu. Apeluję do wszystkich ludzi, a szczególnie tych polityków, których mógłbym nazwać politykami dobrej woli, aby czynili to na co dzień. Może trzeba zrobić tak, że jeżeli w studiu padają słowa, które nie powinny w nim paść w dyskusji między politykami, to może trzeba polityka po prostu wyprosić ze studia i powiedzieć: proszę pana, przepraszamy bardzo, ale przekroczył pan granicę debaty publicznej, w związku z czym dziękujemy panu bardzo, nie może pan dłużej brać udziału w naszym programie. Powiedział prezydent RP. Mowa nienawiści martwi Andrzej Dudę. Od czasu morderstwa na Pola Adamowiczu, 13-14 stycznia, temat nienawistnego języka, który może prowadzić do tragedii, jest jednym z głównych zagadnień debaty publicznej. Wszystko dlatego, że podejrzewa się, iż duży wpływ na decyzję Stefana W. o zabiciu prezydenta Gdańska miały media, przedstawiające samorządowca w złym świetle. Zdaniem głowy państwa dziennikarze oraz politycy powinni zdobyć się na odwagę i raz na zawsze spróbować ucywilizować dyskusję, a także zanieczać szkodzących jej praktyk. Może jakiś dziennikarz w końcu się na to odważy w odpowiedzi na słowa polityków, ekspertów i celebrytów, które nie powinny paść. To jest ocena pewnej przyzwoitości. Apeluję o to do dziennikarzy i z drugiej strony do moich kolegów i koleżanek ze świata polityki, żeby dokonać pewnego rachunku sumienia, dodał Andrzej Duda. Próba wtargnięcia do Pałacu Prezydenckiego. Dziś około godziny 14 młody mężczyzna próbował wjechać na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego na ul. Krakowskie przedmieście w Warszawie. 36-letni kierowca Volkswagena pokonał zapory przy jezdni i został zatrzymany dopiero przed samą bramą dziedzińca. Wcześniej na ulicy Focha, jadąc pod prąd, potrącił policjanta, chcącego zwrócić mu uwagę na fakt, że łamie przepisy. Funkcjonariusz znajduje się w szpitalu, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W tamtym momencie rozpoczął się krótki pościg, który potoczył się ulicą Ossolińskich, dalej krakowskim przedmieściem i skończył się na terenie zamkniętym dla samochodów cywilnych.
Andrzej Duda nie znajdował się w tym czasie w rezydencji, gdyż przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent RP powróci ze Szwajcarii 24 stycznia.